Zintegrowany węzeł przesiadkowy Wrocław Stadion to miejsce, które wielu mieszkańcom służy jako stacja przesiadkowa. Jest to przystanek kolejowo-tramwajowy. Odkąd został wybudowany na Euro 2012, niewiele się zmienił. Nadal prezentuje dosyć surowy styl. Jednym mieszkańcom zupełnie to nie przeszkadza. Przede wszystkim cieszę się, że ten przystanek jest, bo jeżdżę pociągiem. Więc wysiąść tutaj i móc szybciej się dostać do miasta jest jednak dużym plusem. A to, że przystanek wygląda tak, to nie ma z tym żadnego problemu. Jakby ktoś chciał go kiedyś pomalować, niech go sobie pomaluje, ale są ważniejsze rzeczy. Wydaje mi się, że pieniądze powinny pójść na coś innego. Nie musimy się strasznie ładnie. Jakby tego nie wymagam od przystanku. Takiego miejsca, które jest jakby na przecięciu przystanku tramwajowego i kolejowego. Nie musi być wcale statycznie i ładnie, tylko ma być praktycznie. Dla mnie to jakoś nie ma to zbytnio znaczenia akurat. Jest jednak grupa mieszkańców, która czuje się zawiedziona wyglądem przystanku. Mają propozycję, jak go wykończyć. Może należałoby odmalować jakimś kolorem jasnym i odblaskowym. To byłoby chyba... Czegoś tu pani brakuje? No tak, na pewno. Tramwaje za to chodzą bardzo dobrze. Może mógłby być bardziej kolorowy? Może mógłby być pomalowany na barwy na przykład Śląska, skoro to jest przystanek Wrocław Stadion, to mógłby bardziej oddawać jakby to miejsce swoim wyglądem. Wskazują również na inne problemy związane z tym miejscem. No na pewno nie jest wykończone. Toaleta tam jest, ale wiecznie zamknięta. Są mecze na stadionie, powinna być otwarta, tak? Bo ludzie czekają. W nocy ludzie czekają, tutaj lampy... Te nie świecą, tamte świecą. No i tyle. Przystanek Stadion Wrocław może razić surowością, ale gwarantuje podróż na najwyższym poziomie. Dla Echo 24 Joachim Tomczyk.